Hej, cześć, witajcie, ja jestem Damian i witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku z Szukania Kosy. Jest dzisiaj ze mną oczywiście Kifi. No hejka. Witam bardzo serdecznie, no i słuchajcie, ostatni odcinek z Kifim, właśnie z Szukania Kosy, zrobił ponad 170 tysięcy wyświetleń i do tego ponad 10 tysięcy łapek. Wow. Wow, naprawdę wow. Mega dzięki za to, co zrobiliście, dlatego dzisiaj nagrywamy drugi odcinek. No i słuchajcie, pomyśleliśmy sobie, że skoro to ma naprawdę takie fajne wyświetlenia, takie dobre łapki, to może by nie zrobić czegoś właśnie charytatywnie, więc uznaliśmy, że za każdy 1000 łapek pod tym materiałem wpłacimy 10 zł na cel charytatywny, który wy wybierzecie na mojej grupie. Był taki post, który wstawiłem właśnie dzisiaj. No i tam generalnie wypowiadaliście się, że chcecie, żebyśmy wpłacili te pieniążki po prostu na jakieś fajne stronisko. No i chyba to nie wszystko, bo jeszcze za komentarze też coś rozdamy. Dokładnie, za każde 1000 komentarzy płacimy dodatkowo jeszcze 5 zł, także zostawiacie komentarze, zostawiacie łapeczki, możecie też subskrybować mój kanał, możecie też subskrybować kanał Kifiego, bo już niedługo wbija 100 tysięcy subskrypcji i wtedy pokazuje swoją prawdziwą twarz. No przecież pewnie dojdzie na 200 tysięcy. Dobra, także co, dzisiejszą gierkę zaczynamy na tej większej mapie z Szukania Kosy. Drugi odcinek będzie oczywiście u Kifiego, a w tym momencie, słuchajcie, zaczynamy! I gramy do trzech. Ej! Zaczynamy! Znalazłem kosę, dziękuję. 1-0 dla mnie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało. O, już kosę znalazł. No stary, nie, co ty robisz? Przed chwilą nagrywaliśmy ten odcinek pierwszy raz i słuchajcie, byliśmy na tej mapie. Przez 12 minut nie znaleźliśmy nigdzie kosy. A tak, ten wariant teraz... pół sekundy, kurde. Pół sekundy dwa razy znalazł już, nie, więc nieźle. Gramy generalnie do trzech, nie wiem czy o tym powiedziałem. O, dobra. Ja jestem może troszeczkę zaspany, bo słuchajcie, dzisiaj poszedłem spać około 4:30, bo wiecie, no ta nowa aktualizacja wyszła i to wszystko. Sprawdzę sobie na dachu. A na dachu mówisz? A jest kosa na dachu? Damian, jest kosa na dachu? Nie ma. No nie, Kifi! No ja mam babi, gościu, ogarnij się. Jezu, już się wstraszyłem. Spokojnie, ja bym w życiu ci nic nie zrobił. Czemu ty za mną? No. Gdzie była? Była, powiem ci, na łóżku piętrowym. Ja się drugim... boję tego doktora. O, tam często jest, powiem ci, kosa. No, przed chwilą miałeś kosa na doktorze. Dobra, nie wiem, polecę teraz tutaj może. Tu jest wyjście, okej. Okay. Weź się do góry. Ja pierniczę, Kifi, jaki ty jesteś cheater! Ja już wszystko wiem, gdzie jest kosa, już sobie zapisałem. Ja ją położyłem rundę temu wcześniej też gdzieś, więc wiem gdzie jest. No nie, no nie. Prawda. To teraz coś mi nie idzie po prostu i nie mogę znaleźć, ale to nic. No ja wiem, ty taki śmieszek generalnie jesteś. Na pewno nie masz tam... żadnej nie kosy. Mam. Żadnej kosy. Nie, poważnie, nie mam teraz kosy i nie wiem gdzie może być, szczerze mówiąc. Znowu jest, kurczę, ten moment, w którym przeszukałem już te oczywiste miejscówki i nie znalazłem kosy. To jest za duża szafa jeszcze. Nice. Kosa? Fajna ryba. Czy ty znalazłeś kosę? Nie znalazłem kosy, a co? No dobrze, bo już się bałem. Ja nigdy nie kupię. Że muszę się martwić o swoje pieskie zdrowie. Ale na szczęście jestem bezpieczny. Damian na pewno nic mi nie zrobi. Troszeczkę mnie zadziwiło to, że nagle tak przyspieszyłeś na tym dworze, więc... O co chodziło? Czy po prostu chciałeś szybciej udać się właśnie na poszukiwanie twojej kosy? Nie, tak, chcę jak najszybciej poszukać. Sprawdzam ten dach i nic. Może właśnie tu. O! Ups. Cześć Damian, cześć Damian, cześć Damian, cześć Damian, cześć Damian. O kurde. Aha, to nieźle. Nie, ja nadal nie mam kosy, więc... Ty też. Więc jest znowu lipa, przypał. Ale zostało jeszcze 4 minutki. Ale na szczęście mam w sobie ten zmysł kucharza, powiem ci. I to kucharza mnie dobrze zawsze... No, poprowadzi. No to mam lipę. Masz lipę. To jest ten węch. Powiem ci, że jeszcze ten jedna psi taka, instynkt, taka kosa... stary. Koniec. Nie, no ja muszę w domu poszukać, bo zaczynam zawsze szukać od dworu. Nie, no błagam, niech to tutaj będzie. Zawsze sprawdzam te trzy szafki. Nie, no Kifi, to szukanie kosy z tobą jest bez sensu i zawsze nigdzie nie ma. What? 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 O. Halo, Damian. Czy ty właśnie zrobiłeś to, o czym myślę? Czyli? Dobra, nieźle.
Ale o co chodzi, Damian? Nie, ja nie wiem, o czym mówisz. Nic, o nic nie chodzi. Ja nie wiem, o czym mówisz. Nie ma mnie nigdzie. Gościu, odejdź ode mnie. Cześć, przyjacielu. Zostaw mnie spokojnie. Moją własną kosą. I właśnie, ja już zastanawiałem się, czemu to była twoja kosa. Co jest, stary, nie wiem, ty podbiłeś do mywalki, złapałeś tą kosę i jakoś przypadkowo G nacisnąłeś, czy o co chodzi? Chyba musiałem mi gdzieś wypaść. Ale wiesz, gdzie ona była? Ja potrzebowałem do śmietnika. Wiesz, nie mają kieszeni. Ej, ja potrzebowałem do śmietnika, słuchaj, i ona mi się ten... sama podniosła, aha, ja nawet jej nie widziałem. Aha. To nieźle. Lol. Dobra, ale żeby nie było tak za łatwo, teraz ja już muszę wygrać, bo... Przesada. Damian, nie można tak. Śmietnik znowu? Weź sobie tam sieć. No nie, zamknę mnie w toalecie. A ja lecę po kosę. Łe. Że ta kosa się wycwaniła i ona coraz po prostu trudniejsze tutaj... Ale serio, nie? ...kryjówki. A zazwyczaj naprawdę. Jakieś łatwiejsze te miejscówki były. Jak wygląda traktor? Traktor... nic nie ma, dobra. Traktor nic nie ma, no to jak na traktorze nic nie ma, to już to znaczy, że będzie ciężko. To już będzie ciężko. Trzeba mieć naprawdę, kurczę, czujne oko, bo czasem można przejść 15 razy koło tego i nie zauważyć. To jest tylko mała kosa. No, jakieś shotguny. Czemu nie mogę shotgunów sobie podnieść? O właśnie. Szukanie shotgunów chce go. No czemu tego nie możemy? Shotgunu. Patrz. Dobra, wezmę sobie Mołotowa. Kurę też sobie wezmę. O, wyszłam kurę Mołotowa. Super zestawik. Taki zestaw, gościu. To już jakiś kurczak. Jeżu, to już taka strzałka, taki cień, a już myślałem, że to kosa. Ej, idą te kurczaki za mną? Chodzą, nie? Powinni tak, tak. Chodź teraz tu. Jak ja zabiję tego kurczaka... Nie zabijaj mi kurczaków, stary, idziemy na grilla, chodź. Chodź ty. O, chodź, ale KFC zrobimy, gościu, chodź, ja chodź, uwielbiam. No ja nie, uwielbiam, nie słuchają się mnie. No, no zabiłeś jedynego kurczaka, który się w nie słuchał. Ale dobra, chodź, no co? Chodź, bo tutaj jestem akurat dwa. Co prawda grill jest tam, ale zawsze możemy je spróbować usmażyć tak. Także gotowe? No chodź, wow. chodź. Nie, też palę, to aż mi się gorąco zrobiło po prostu wewnętrznie, jak zjadłem te kurczaki. Bardzo dobre, nie? Bardzo takie dobre kurczaki. Typowe KFC na odcinku. Nie, pewnie niektóre miejscówki sprawdzam już po 10 tak, razy. Tak, na pewno. Przecież co, ja jeszcze na strychu nie byłem, co, tylko. Co za przejście, czemu tutaj nie można wejść? A właśnie, dobrze, że przypomniałeś. W przejściu czasem też jest kosa, więc a jadę sobie tam zobaczyć. Nie można tam mówić. Jak chcesz, to mogę ci pokazać. Chociaż to jest takie tajne, więc no masz, chodź za mną. Pokazać, chodź. To chodź za mną, chodź. Pokażę ci. Tak, trzeba zaskoczyć, zobacz to. Wow, jak ty tu... What? Naprawdę, tu są takie przejścia. Wow. I tu czasem też cztery spisie kosa. To jest najgorsze. No to stary, nieźle, powiem ci. Nie spodziewałem się. O, zobacz, jak jestem drzewny piesu. Dawaj. 2-1. 2-1, ale myślę, że tutaj teraz zakończymy to w tej rundzie, bo nie ma co zwlekać. Ja mam już jakiś słaby dzień z tym szukaniem kosa, że mam 4. Raz mi się udało wygrać na farcie. O, bo kifi jakoś tak dziwnie. Nie wiem, mi jakoś kurczę to wpada w ręce, ale powiem ci, że i tak jest ciężko. No, aha, tyle aha, czasu czasem. Zdrukowałem się w szafce. I dawno tego nie było w sumie. Ale to na traktorze teraz sprawdzę i będzie. Ty nie ma. Jak na traktorze nie ma. Na rozgrzewce się zryspiąc na traktorze, teraz to już nic. No, na traktorze często jest. Dobra, muszę się skupić bardziej na ziemi. Bo może ono gdzieś tu jest. Może. A ja cały czas przegapiam. Ja no. Nie mam pojęcia, naprawdę. Szukam już wszędzie. Ja to samo, nie. Kuchni nie ma. W kiblu nie ma. Serio, ta duża mapa jest beznadziejna na 2 osoby. Nie, następnym razem trzeba to nagrać w 5 osób. No. Tak myślę. Co to jest? Jezus, a się przestraszyłem autentycznie. Słuchaj, naprawdę. Gdzie ona była, stary? Ona była na strychu na jakimś, nie wiem, jakimś boksie ustawiona, nie? No dobrze, serio? To się kolorami różniła. Dobra, mamy 2-2. Więc... tak. Teraz no wiesz, teraz już ostateczna runda, czyli ten kto znajdzie, ten wygrywa, mam formę, tak? Mam formę, tak. Ale mam formę, stary, jak ja to wygrywam chyba. A myślę, że nie. Proszę, toaleta. Chodź, umyjemy się razem. Dobra. Ja wiem, może tego nie lubisz, ale ja ci pogłaszam. Co? No co? No, chwila, moment i jest kosa, kurde, gościu. Gdzie? Było, powiem ci, o, chodź, powiem ci tak. Patrz, no tutaj sobie ruszamy, a ona tutaj. O, znowu tu jest. No nie. Ja już tak nie działem. Już wygrałeś, spokojnie. Już wygrałem. Proszę mnie nie dobijać. Także słuchajcie, zostawiajcie lajki, to pójdziemy sobie dać na pieski i będzie fajnie.
No, a więc co, kolejny odcinek Kukifiego, no ten był troszeczkę dziwny. Mam w sumie 36 minut nagrania, więc ciekawie się to będzie montować. Wow. No więc co, od nas to dzisiaj na tyle. Dzisiaj Kifi mnie troszeczkę rozwalił, jeżeli mam szczerze tak, na tej mapie. Teraz następny odcinek u mnie i zobaczymy jak będzie. Tamta mapa jest moja, na tamtej mapie już lepiej szukam, także serdecznie polecam zobaczyć. No i co, siemka! Siema!